To będzie wydarzenie bez precedensu w historii miasta i targu w Kielce. Chodzi o pierwszy kongres ekologii powietrza, który odbędzie się 28 lutego bieżącego roku. To przedsięwzięcie towarzyszyć będzie odbywającym się w tym czasie ważnym imprezom wystawienniczym, targom ochrony środowiska i gospodarki odpadami Ekotech, międzynarodowym targom energetyki i elektrotechniki oraz odnawialnych źródeł energii Enex, Enex Nowa Energia. Przygotowaniom do kongresu poświęcone było spotkanie z redaktorami naczelnymi lokalnych mediów i dziennikarzami, w trakcie którego mówiono o idei wydarzenia, komu jest dedykowane i jakie są oczekiwania w związku z realizacją pomysłu. Kongres, będący inicjatywą prezydenta miasta Bogdana Wenty i radnego Macieja Bursztajna, będzie wydarzeniem, które może sprawić, że Kielce staną się liderem przedsięwzięć zmierzających do likwidacji lub minimalizacji problemów ze smogiem w kraju. Jest to temat nie tylko tutaj świętokrzyski czy kielecki, jest to temat ogólnopolski czy europejski czy światowy, ale tak naprawdę w tym wszystkim chcemy też pokazać rozwiązania, które tu lokalnie, sąsiedzko, będzie można wprowadzać, bo każdy może powiedzieć, to miasto jest odpowiedzialne, to pan prezydent, jego ludzie są odpowiedzialni, ale dobrze wiemy, że tutaj mamy też każdy pewne ograniczenia przy zbudowaniu tych modeli biznesowych, na przykład dofinansowania czy współfinansowania rozwiązań, które mają poprawić infrastrukturę na przykład ciepłowniczą, która tak naprawdę, jak tu na tej naszej wspólnym spotkaniu mówiliśmy, jest istotna. Targi pokazują rozwiązania, targi dają modele biznesowe w instalacjach, w jakich kierunkach przedsiębiorczość czy biznes idzie w tym, co nazywamy ochroną środowiska. Czyli ten kongres, jak pan redaktor zauważył, antysmogowy, czy ten pierwszy, jest też tą przestrzenią. Z jednej strony biznesu, z jednej strony techniczne możliwości, ale techniczne możliwości to są finanse, to są obciążenia. A z drugiej strony udział mieszkańców, nas wspólnych, nasza świadomość, uczenie się, każdy, co możemy wspólnie dołożyć, jakie rozwiązania. Program kongresu obejmuje 4 bloki tematyczne. Pierwszy z nich nastawiony jest na edukację młodzieży i będzie zarazem rozstrzygnięciem konkursu pod hasłem Wyloguj się ze smogu, skierowanego do uczniów kieleckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs ma przede wszystkim zaangażować młodzież, ma na celu, jest to cel stricte edukacyjny, ponieważ jak tutaj na tej konferencji, która się odbyła, prezes targów wspomniał, że te starsze pokolenia już tak jakby trochę przyzwyczaiły się do tego, więc przynajmniej chcemy, żeby te młodsze, które nam dorastają, które się edukują, w ramach swoich zajęć wzięły udział w takim konkursie edukacyjnym, który nazywa się Wyloguj się ze smogu. Czyli nie lajkujcie smogu, pokażcie jak wasza klasa walczy ze smogiem. Polega to na kręceniu krótkich filmów, które w sposób kreatywny będą pokazywać jak można walczyć ze smogiem albo generalnie edukować się nawzajem. Autorzy najlepszych prac mogą liczyć na atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne. Kolejne bloki tematyczne dotyczyć będą dobrych praktyk w walce ze smogiem i rozwiązań biznesowych, które wspierają walkę o czyste powietrze. Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się premier Jarosław Gowin i minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Wreszcie ostatni blok skierowany jest do mieszkańców naszego miasta. Najważniejszym dla mieszkańców Kielc będzie stanowił to, co ich dotyczy, a więc na jakie środki finansowe, na jakie programy Kielczanie mogą liczyć, kiedy w następnych latach, od czego one są zależne, na co mogą być przeznaczone, bo to wymiany, wiadomo, że nie chodzi tylko o wymianę pieców, ale nawet wiem, że z tych programów można wymienić i drzwi wejściowe, które są słabe i które, przez które ciepło ucieka i ocieplanie budynków. Ale myślę, że prezydent również powie, co miasto zamierza zrobić ze swoimi mieszkaniami komunalnymi. Myślę, że dowiemy się też, ile takich miejsc zanieczyszczeń jest, czyli ile o mapie zanieczyszczeń w Kielcach. Wiem, że takie wiadomości są zbierane, także myślę, że będzie to bardzo ciekawa sesja. Do kongresu pozostało niewiele czasu i dlatego już dziś zachęcamy do zapisania w kalendarzu dnia tygodnia i daty 28 lutego, bo uczestnictwo w wydarzeniu każdemu może przynieść wiele korzyści. Więcej informacji na temat kongresu organizowanego wspólnie przez Urząd Miasta i Targi Kielce na specjalnej stronie internetowej.